Moi drodzy, jak wiecie, dzisiaj jest Dzień Mamy i jeden z wierszy napisałem po śmierci mojej mamy, dla mojej mamy, tak naprawdę. Super. I chciałbym go dedykować wszystkim mamom na całym świecie, ale w szczególności naszym mamom. Brawo. W momencie, kiedy znalazłem ten wspólny język z moją mamą, kiedy przyjechała tutaj do Irlandii i zaczęło nam się wszystko układać, tak naprawdę odzyskałem mamę wtedy i poczułem, że jest ze mną i że mam mamę. Mama się rozchorowała i kurczę, trochę za krótko trwał ten entuzjazm związany z tą radością. Jeden szep, jedno słowo, wystarczy opowiedzieć historię na nowo. Kiedyś byłeś tam sam, a teraz patrzysz na to, stoisz obok. Ten niecny plan miał być twoją salwą honorową. I wtedy przyszedł żar, ściągnięty z nieba tęczą kolorową. Ja nauczyłem się czytać w myślach, zanim przyszła zimna i nieczysta. W promieniach słońca rozbłysłaś, raczej przyszłaś, a w złym odeszłaś. Między nami przepaść, nie ma co rozgrzewać, budować mosty. Po nich biegać, nie bać się nocy magicznej, nabrać mocy. Oczy nie słyszą cię, oczy nie widzą cię już. Opłącem na za nią stróż, oplątał na wspomnień bluz. Nie czuję twojego ciepła, dusza już dawno odeszła. Ja stoję u progu piekła i mój krzyk ciebie nie dosięga. Powiem wam, że to był chyba najtrudniejszy występ w moim życiu. Dziękuję wielki bracie. Właśnie, mordo. A piosenka Bartka niesamowita. Tęsknię za matką, te słowa jeszcze jak Bartek nam opowiadał o jego mamie, no i... Jak sobie człowiek tak by wyobraził, że... No, mogłoby się coś takiego zdarzyć i tak naprawdę, no to ciężko, no. Tym bardziej, że, no cudowną matkę, no i tyle. Pożo? Rozbroiłeś mnie na części pierwsze, o. Coś mi zbroja pękła. Pękła? Chyba pierwszy raz tak mocno. Nie chyba, tylko na pewno. Ja to mam często z tym utworem właśnie tak. Radził, że rozpieprzył mnie na części pierwsze. O, mordeczko. Kocham cię, mamuś. Myślę i pamiętam. Dzisiaj zapewne byłbym u ciebie z frezjami. Jedlibyśmy rosół. Przejałby Przemek, brat. No i byśmy dzisiaj se klachaliśmy, no i rozmawiali, kupa śmiechu by było. Także jestem tam z wami, o. Ja zawsze powtarzałem, kiedyś usłyszałem to od gościa. On powiedział: Bartek, szanuj swoją mamę, bo później po śmierci dopiero docenisz to, że albo spieprzyłeś ten okres, który mogłeś ze swoją matką żyć normalnie, albo będziesz szczęśliwy, że fajnie było. Nigdy sobie tego do serca nie wziąłem i przypomniałem sobie właśnie te jego słowa. Właśnie w momencie, kiedy moja mama odchodziła i tak naprawdę tam łebkom i dzieciakom w jakichś różnych sytuacjach to właśnie mówię. Pamiętaj. No, mów wartość. O szacunku do swojej mamy, bo nie znasz dnia ani godziny. Ani godziny, kiedy to się wszystko może. Ja blisko żyję z moją mamą. My się bardzo często nie zgadzamy, przekamarzamy się, tak, nie kłócimy, tak. Ale dogadujemy jakieś tam. Mama w lewo, ja w prawo, ale wiesz, to chyba normalnie. To jest normalne. No, ale... no.